W tym filmie opowiem i pokażę Państwu z jakimi składnikami połączyć jogurt naturalny, żeby w szybki i prosty sposób zrobić przekąskę, która odżywia dobroczynne bakterie w jelitach, pomaga kontrolować cukrzycę typu drugiego lub zmniejsza ryzyko wystąpienia tej choroby, a do tego obniża trójglicerydy, hamuje powstawanie blaszki miażdżycowej i wspiera zdrowie mózgu. Przedstawię Państwu 7 moich ulubionych i wysoce prozdrowotnych przepisów z jogurtem naturalnym w roli głównej. Zacznę od połączenia, które ostatnio sam dosyć często robię A chodzi o jogurt naturalny z inuliną i kakao Proporcje są następujące Jedno opakowanie jogurtu naturalnego o masie około 200 gramów Jedna łyżeczka inuliny i jedna łyżeczka kakao Dodatkowo, jeśli ktoś lubi nieco więcej słodyczy, to można dodać też pół łyżeczki miodu lub erytrytolu jeśli zajrzymy sobie do prac naukowych, to okazuje się, że jogurt z inuliną i kakao to naprawdę prozdrowotne rozwiązanie, z którego może skorzystać większość z nas. Dla przykładu, inulina to naturalny składnik zaliczany do prebiotyków, który w niewielkich ilościach występuje np. w cykorii czy topinamburze. A na potrzeby przemysłu spożywczego jest sprzedawana w postaci białego proszku, który wyglądem nieco przypomina cukier-puder. Jest ona znana przede wszystkim z tego, że odżywia dobroczynne bakterie w jelitach i powoduje ich wzrost. Mam tu na myśli m.in. bakterie z rodzaju bifidobakterium. Poza tym, tak samo jak jogurt, reguluje ona pracę jelit, przeciwdziałając zaparciom. Stąd te dwa składniki wzajemnie wzmacniają swoje działanie. A jeśli mowa o jelitach, to dodam też, że według badań osoby, które spożywają jogurt, rzadziej chorują na raka jelita grubego średnio o 13%. Poza tym bardzo ważną informacją jest to, że po spożyciu inulina jest fermentowana w jelitach, dzięki czemu obniża się w nich pH, co sprawia, że więcej składników mineralnych wchłania się z jelit do krwi. Mowa tu o składnikach takich jak magnez, wapń czy cynk. Dodatkowo istotna informacja jest taka, że wszystkie trzy składniki, czyli jogurt, inulina i kakao są sprzymierzeńcami w walce z cukrzycą. Najpierw zaznaczę, że badania dotyczące tych składników pokazują, że jedząc je regularnie mamy mniejsze ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego. Dla przykładu, w przypadku kakao jest to ryzyko niższe o 18%, zaś w przypadku jogurtu 14%. Ponadto badacze potwierdzili, że włączenie zarówno inuliny i kakao do diety pozwala obniżyć poziom cukru we krwi o około 10 mg na decylitr. Mam tu na myśli to, że każdy z tych składników wykazuje osobno takie działanie. Mam też dobrą wiadomość dla osób, które mają problemy z krążeniem. Otóż jogurt z inuliną i kakao będzie dla nich idealną przekąską. Prace naukowe pokazują, że składniki te poprawiają parametry układu krwionośnego, w tym obniżają poziom trójglicerydów, hamują powstawanie blaszki miażdżycowej czy redukują poziom cholesterolu LDL. W efekcie badania dowodzą, że np. osoby regularnie spożywające kakao mają mniejsze ryzyko zawału serca o 13%, choroby niedokrwiennej serca o 10%, udaru mózgu o 19%, zaś choroby zakrzepowo-zatorowej aż o 31%. W przypadku zaś jogurtu badacze udowodnili, że włączenie go do diety pozwala zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu chorób układu krążenia. Tak więc jak mogli się Państwo przekonać, wystarczy połączyć zaledwie trzy proste składniki, aby nasze zdrowie istotnie na tym zyskało. Od razu dodam, że Inulina jest dość tanim składnikiem. 1 kg kosztuje niecałe 30 zł, a zakładając, że wystarczy spożywać jedno do dwóch łyżeczek dziennie, to taka ilość wystarczy nam na ponad 3 miesiące. Drugi sposób na przygotowanie bardziej zdrowego jogurtu to połączenie go z kremem orzechowym. Mam tu na myśli samodzielne zmielenie orzechów i wymieszanie ich z jogurtem. Ja polecam wykorzystać dobrze nam znane orzechy włoskie. Takie połączenie polecam przede wszystkim osobom, które chciałyby wzmocnić swój układ nerwowy. Warto bowiem wiedzieć, że orzechy poprawiają funkcjonowanie naszego mózgu, w tym wzmacniają pamięć i koncentrację. A co więcej, sprawiają, że mózg starzeje się wolniej i tym samym chronią one przed demencją. Jeśli zaś chodzi o inne korzystne efekty związane z wpływem na układ nerwowy, to w jednym z badań naukowcy zauważyli, że jedzenie orzechów wiąże się z poprawą nastroju, złagodzeniem objawów depresyjnych i ogólnie z mniejszym ryzykiem zachorowania na depresję. Co ciekawe, Podobny efekt odnotowali badacze z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, którzy wykazali, że jedzenie jogurtu naturalnego, ale takiego nieodtłuszczonego, skutkuje mniejszym ryzykiem pojawienia się depresji średnio aż o 22%. Jeśli chodzi o proporcje, to na jedno opakowanie jogurtu o masie około 200 g polecam wykorzystać jedną lub 3 czwarte garści orzechów włoskich, które wkładamy do blendera i miksujemy do uzyskania gładkiego kremu. Aby ułatwić sobie to zadanie i uzyskać bardziej kremową konsystencję, to tuż przed zmieleniem orzechów można dodać odrobinę ulubionego oleju, zaś same orzechy można najpierw łagodnie uprażyć na patelni, dzięki czemu wydobędziemy z nich więcej aromatu. Kolejne ciekawe i zarazem wyjątkowo zdrowe rozwiązanie, którego chyba mało kto z Państwa próbował, to jogurt z cynamonem i kardamonem. Aby go sporządzić, wystarczy wymieszać jedno opakowanie jogurtu z połową łyżeczki cynamonu i jedną czwartą łyżeczki kardamonu. Ewentualnie całość można dosłodzić stosując pół łyżeczki miodu. Takie rozwiązanie będzie przede wszystkim cenne dla osób, które chciałyby obniżyć poziom cukru i trójglicerydów we krwi. Tak jak wspominałem, jogurt sam w sobie chroni nas przed cukrzycą. Jeśli zaś chodzi o przyprawy, to dla przykładu praca sprzed roku pokazała, że spożywanie cynamonu skutkuje redukcją stężenia glukozy o 11 mg na decylitr. Do tego cynamon obniża poziom trójglicerydów o 7 mg na decylitr, zaś kardamon jest w stanie zmniejszyć ich stężenie aż o 20,5 mg. Tu dopowiem, że podwyższony poziom trójgicerydów zagraża naszemu sercu i sprzyja powstawaniu miażdżycy, stąd zastosowanie jogurtu z tymi dodatkami będzie szczególnie korzystne również i dla układu krążenia. Prozdrowotnym pomysłem jest również dodanie do jogurtu naturalnego nasion lnu, czyli się Takie połączenie będzie wsparciem m.in. dla naszej wątroby. Dotarły bowiem do wyników badań, które pokazały, że u osób ze stłuszczoną wątrobą jogurt powoduje obniżenie poziomu aminotransferazy alaninowej, czyli jednego z enzymów wątrobowych, którego wysoka aktywność wskazuje na to, że z naszą wątrobą prawdopodobnie dzieje się coś złego. Mało tego, w tej samej publikacji jej autorzy dowiedli, że u osób spożywających jogurt doszło do korzystnego zmniejszenia zawartości tłuszczu w wątrobie. I co ciekawe, dokładnie taki sam efekt został potwierdzony w przypadku zastosowania siemienia lnianego. Dlatego jeśli zależy Państwu na zdrowiu wątroby, to polecam połączyć ze sobą te dwa składniki. Na jedno opakowanie jogurtu naturalnego najlepiej wykorzystać jedną łyżkę nasion lnu, przy czym osobiście tuż przed ich dodaniem rozdrabniam je trochę w młynku do kawy. Po wymieszaniu zaś jogurtu z nasionami lnu wkładam całość do lodówki na godzinę, aby jogurt nabrał bardziej gęstej konsystencji, ponieważ taka bardziej mi odpowiada. Niemniej nic nie stoi na przeszkodzie, aby pominąć ten krok i zjeść jogurt z nasionami lnu bez wkładania go do lodówki. Korzystając ze sposobności jeszcze dodam, że po jogurt z nasionami lnu powinny też sięgać osoby z chorobami sercowo-naczyniowymi. Niedawno wspominałem, że jogurt zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu tych schorzeń. I tu chciałbym dodać, że podobny efekt wykazują nasiona lnu. Naukowcy zauważyli, że dostarczanie wysokich ilości kwasu alfa-linolenowego, który znajduje się w tych nasionkach, wiąże się z mniejszym ryzykiem śmierci w wyniku tych chorób nawet aż o 23%. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na dziennik. Spodziewam się, że niecodziennym połączeniem dla niektórych osób będzie jogurt z herbatą. Ale od razu wyjaśnię, że mam tu na myśli herbatę macza, która jest sprzedawana w postaci sproszkowanej. Jest to pewien rodzaj herbaty zielonej, która jest produkowana w nieco inny sposób niż zwykła herbata zielona. Wspominam o niej między innymi dlatego, że w porównaniu do tradycyjnej zielonej herbaty Zawiera ona około trzykrotnie więcej prozdrowotnego składnika o nazwie Galusan epigallocatechin, który jest zapisywany w skrócie EGCG. To właśnie jemu herbata zawdzięcza w dużej mierze swoje korzystne właściwości. W mojej ocenie herbata ta bardzo dobrze współgra z jogurtem naturalnym zarówno pod względem smakowym, jak również prozdrowotnym. Jeśli chodzi o zdrowie, to na przykład herbata macza, podobnie jak jogurt, ma pozytywny wpływ na układ nerwowy. Mam tu na myśli to, że poprawia nastrój, zmniejsza stres, łagodzi lęki i redukuje zmęczenie. Poza tym naukowcy zauważyli, że regularne spożywanie zielonej herbaty wiąże się z mniejszą zachorowalnością na chorobę wieńcową, zawał mięśnia sercowego czy udar mózgu. Do tego herbata ta, tak samo jak jogurt naturalny, chroni nas przed stłuszczeniem wątroby. Stąd te dwa składniki tworzą naprawdę udaną parę, na której może skorzystać nasze zdrowie. Do tego dwuskładnikowego zestawu polecam dodać jeszcze kiwi. Ono tak samo jak jogurt naturalny reguluje pracę jelit i zapobiega zaparciom, a także je łagodzi, jeśli już się pojawią. Poza tym kiwi dobrze komponuje się z jogurtem i herbatą macza. Osobiście taką przekąskę robię w ten sposób, że kiwi miksuję na gładki krem i przekładam na spód szklanki. Z kolei jogurt najpierw mieszam z herbatą macza i dopiero później układam go na musie z kiwi szczerze polecam państwu wypróbować takie połączenie. Jeśli zaś kiwi jest kwaskowate, to można dodać odrobinę erytrytolu do warstwy jogurtowej. Być może niektórzy z państwa zaczną przewracać oczami, gdy powiem, że do jogurtu można dodać też jajko. Dlatego krótko uzasadnię ten wybór i pokażę, że takie połączenie zasługuje na zainteresowanie. Otóż jest ono wysoce zasobne w pełnowartościowe białko. Przy czym, aby dostarczyć jeszcze więcej białka, to zachęcam, aby zamiast zwykłego jogurtu naturalnego, choć również i on będzie dobrym wyborem, sięgnąć po skyr, czyli jogurt typu islandzkiego. Zawiera on bowiem dwójpółkrotnie więcej białka niż zwykły jogurt. No i samo jajko również jest jego bardzo dobrym źródłem. A wspominam o samym białku, ponieważ pełni ono wiele ważnych funkcji w naszym organizmie, w tym wzmacnia odporność, regeneruje uszkodzone tkanki, wpływa na rozwój, jest wykorzystywane do produkcji hormonów, odpowiada za budowanie mięśni, a do tego bierze udział w transporcie i magazynowaniu składników pokarmowych. W mojej ocenie po większej ilości pełnowartościowego białka powinny sięgać m.in. osoby starsze, u których wraz z wiekiem dochodzi do osłabienia mięśni, jak również osoby w trakcie rekonwalescencji i po ciężkich chorobach, a także osoby aktywne fizycznie. Podam Państwu teraz prosty, zdrowy i zarazem smaczny przepis na jogurt z jajkiem. A mianowicie w misce łączymy jedno opakowanie skyru, jajko, odrobinę miodu i aromat waniliowy. Całość dokładnie mieszamy, aż uzyskamy gładką konsystencję Do takiej masy jogurtowej dodajemy pokrojone w ćwiartki truskawki i delikatnie mieszamy Następnie masę jogurtową przelewamy do naczynia żaroodpornego, które warto nasmarować olejem Dalej naczynie to wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i pieczemy przez około 20 minut, aż masa się zetnie i lekko zrumieni Polecam podawać taki deser na ciepło, a przed spożyciem dodatkowo pospać go wiórkami kokosowymi. Poza pomysłami na jogurt w formie przekąski czy deseru, można go również wykorzystać do przygotowania bardziej wytrawnego posiłku. I tu chciałbym zaproponować połączenie jogurtu z burakami w postaci chłodnika. Warto wiedzieć, że buraki, podobnie jak jogurt, wpływają korzystnie na układ krążenia, m.in. za sprawą obecnych w nich nieorganicznych związków azotu. Naukowcy potwierdzili, że składniki te zmniejszają sztywność tętnic, zmniejszają ciśnienie tętnicze i usprawniają przepływ krwi. I co ciekawe, ten usprawniony przepływ krwi obserwujemy również w obszarze mózgu, co skutkuje zwiększeniem jego wydajności. Co więcej, jeśli chodzi o zdrowie mózgu, to naukowcy dodatkowo wykazali, że jedzenie buraków przekłada się na powstawanie nowych połączeń pomiędzy neuronami, czyli komórkami nerwowymi. I opublikowane badania dowodzą, że buraki mogą właśnie odmłodzić sieć komórek nerwowych, co jeszcze bardziej usprawnia pracę naszego mózgu. Myślę, że większość z Państwa wie, jak przygotować taki chłodnik. Niemniej podam proporcje składników, które sam wykorzystuję do jego sporządzenia. A są to dwa buraki, 200 g jogurtu naturalnego. Jeden średni ogórek, jeden ząbek czosnku, jedna łyżka soku z cytryny, jedna łyżka oliwy, jedna łyżka posiekanej pietruszki, jedno jajko na twardo i sól oraz pieprz do smaku. Sposób przygotowania jest bardzo prosty. Obrane buraki gotujemy do miękkości i ścieramy na tarce, a następnie łączymy z jogurtem, dokładnie mieszając. Ogórka obieramy i kroimy w drobną kostkę i wraz z czosnkiem przeciśniętym przez praskę dodajemy do masy jogurtowej. Całość doprawiamy sokiem z cytryny, oliwą, pietruszką, solą i pieprzem. Następnie chłodnik wstawiamy do lodówki na co najmniej pół godziny, a na końcu możemy udekorować go połówkami jajek. Jak mieli okazję się Państwo przekonać, wystarczy zaledwie kilka składników, aby uczynić i tak już zdrowy jogurt naturalny jeszcze bardziej korzystnym dla zdrowia. Jestem ciekaw, które połączenie najbardziej przypadło Państwu do gustu lub którego wypróbują Państwo u siebie w domu. Proszę podzielić się taką informacją w komentarzu pod filmem. A korzystając ze sposobności, zachęcam jeszcze do zapoznania się z materiałem, w którym z kolei wyjaśniam, z czym warto połączyć buraki, aby nasz organizm jeszcze bardziej zyskał. Aby go obejrzeć, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.